po raz szósty ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli. Tegoroczne hasło Orszaku to Bóg jest dla wszystkich. W organizację wydarzenia włączyły się szkoły podstawowe, gimnazja, Młodzieżowy Dom Kultury i inne organizacje społeczne. A wszystko po to, by było to wydarzenie, które łączy Świdniczan. Orszak Trzech Króli wyruszył z placu Świętego Jana Pawła II. Jego uczestnicy przeszli przez ulicę Długą, Wrocławską, 1 Maja, Franciszkańską do rynku. Po drodze uczestnicy mogli podziwiać sceny specjalnie przygotowane na tę okoliczność przez Młodzieżową Radę Miasta Świdnicy oraz Katolickie Gimnazjum, a także Młodzieżowy Dom Kultury i Uniwersytet Trzeciego Wieku, przedstawiające walkę człowieka z jego własnymi słabościami. Każdy uczestnik orszaku otrzymał symboliczną koronę. Poza królami i świdniczanami w orszaku udział wzięły także osiołki, które wzbudziły wśród mieszkańców spore zainteresowanie. W ostatnim etapie orszaku w świdnickim rynku na gości czekał ciepły poczęstunek i wspólne kolędowanie. Moi drodzy, po raz szósty spotykamy się na orszaku Trzech Króli Świdnicy, a w naszej ojczyźnie jest to już 10. rok, kiedy odbywa się taki orszak. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś takiego się narodziło w wolnej Polsce, w Polsce demokratycznej, że możemy w święto Trzech Króli wyjść na ulicę, przyznać się do Pana Jezusa, pokolędować i też nawzajem ze sobą pobyć. Dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy Panu Bogu za piękną pogodę, za ciepło. I jak możemy sobie przypomnieć, z tych 6 edycji Orszaku Trzech Króli dzisiaj jest taka najbardziej pogodna edycja i najbardziej taka wiosenna, ciepła. Tak więc za to Panu Bogu dziękujemy. Na górze będą,